No cześć, witam Was znowu, tym razem paczkujemy się z Chin. Dzisiaj następne nożyczki. Słuchajcie, dzisiaj miałem dzień szalony, to znaczy wyszedłem z pracy i nic nie robię, tylko gonię. Więc tak, pierwszy punkt, Poczta Polska, tam odebrałem dwie przesyłki. Kolejny punkt, paczkomat Inpostu, tam odebrałem jedną. I teraz czekam, jeszcze kurier powinien przywieźć dwie. Ciekawostka, słuchajcie, zacząłem tak dzisiaj patrzeć, jak nasi przyjaciele to przysyłają. Inaczej, skąd? Słuchajcie, ta przyszła... Kurczę, no ciężko się doczytać. A to jest Inpost, dobra, to jest jakby inna bajka. Patrzymy tutaj. Fast Pro, Łódź. Nieźle. Patrzymy tutaj. No słuchajcie, Szwecja, Malmę. A ta stąd? No ta też z Łodzi. Dobra, otwieramy. Słuchajcie, od tego odcinka, po każdym z odcinków z paczkami będę Wam umieszczał linki. Wcześniej tego nie robiłem, no ale okazuje się, że jest zainteresowanie. Tak więc zacznę. Dzisiaj jeszcze będą paczki, które przywiezie kurier, także to wszystko będzie w jednym filmie. O, obciąłem sobie, ale fajna sprawa przyszła. Słuchajcie, to są rezystory, ale czemu mówię, że fajna sprawa? To są te większe, to są 1206. W końcu będzie można je lutować bez mikroskopu. Czekałem troszkę na tą paczkę, no jest tu 2000 sztuk, także chyba na jakiś czas zapomnę, co to jest wiercenie płytek. Dobra. Bierzemy następną. Tutaj tak na oko czuję już, że w końcu skończę generator, ponieważ wygląda na to, że tutaj są przełączniki do niego. No trafione. Co prawdę mówiąc, już tak wymacałem, jak tą przesyłkę niosłem. To akurat odbierałem z poczty. Nie robiłem wczoraj. Widzicie, wysypały mi się jakieś rezystory z tamtego woreczka. Trzeba je od razu dać na bok. Mimo że jest ich dużo, to szkoda, bo akurat pewnie potem tych zabraknie. Nie robiłem dalej nic z tą obudową, ponieważ nie wiedziałem, jakie będą rozmiary tych przełączników. Ale słuchajcie, jest fajnie. Być może jeszcze dzisiaj przysiądę przy tym, bo chciałbym ten generatorek już mieć ukończony. Tym bardziej, że część obudowy już jest poskładana, wiecie, także zostało tylko właśnie zamontować to i dopieścić resztę detali. Dobra. Kolejny woreczek idzie na bok. Zobaczmy tutaj. Czekajcie, tak będę troszkę przysłaniał swoje namiary. Nie muszę tego wszędzie publikować. Co tu jest? A, widzicie, już wszystko wiemy. To są piny do zagniatarki, czyli mam resztę obudów, no mniej więcej, między innymi na przykład do takich złącz. Ale wtyczki przychodzą jako same plastiki. Tutaj mam końcówki, żeby je pozagniatać. Też fajna rzecz. Ostatnia, tutaj trochę większa. To chyba jakieś ze dwie rzeczy uknęli. Chińskie gumki. Dobra, rozcinajmy to. Tak jak mówiłem, na koniec filmu wszystkie linki Wam umieszczę. No na to też czekałem, tak trochę Wam powiem bardziej z ciekawości. Są to łączówki do przewodu. Zdarza nam się gdzieś w instalacji samochodowej czy gdzieś, że potrzebujemy połączyć przewody. Tak więc wkładamy je tutaj, w taką tuleję. Zgniatamy i lecimy to ładnie termokurczem. Znaczy się chodairem, to jest termokurcz, więc to się pozaciska samo. Mamy tutaj różne rozmiary do różnych grubości przewodów. Wydaje mi się, że taką rzecz warto mieć. A jak już przy złączkach mowa, no to tutaj też złączki. Gdzie to się otwiera? Chyba tu. Tutaj mamy złączki takie, powiedziałbym, typowo do samochodowe. Tutaj mamy koszulki dla nich. No i tutaj już zakończenia na drugą stronę. Są one w dwóch rodzajach. Także coś mi to. I mamy komplecik. Myślę, że to jest fajna sprawa, bo nawet nie chodzi o to, żeby samemu zakładać z dwóch stron, ale często jest sytuacja, że gdzieś musimy się wpiąć i przewody są tak zakończone. No, po co je obcinać, skoro można to zrobić fajnie i schludnie. Dobrze, słuchajcie, na ten moment kończę. Idę sobie na kawę i czekamy na kuriera z kolejną przesyłką. No słuchajcie, nie zdążyłem linków opisywać do tych wcześniejszych paczek, a tu kurier. Mamy ciąg dalszy. Może być dzisiaj ciekawie. Lubię takie dni, jak dużo paczek przychodzi. A już najbardziej, jak nie wiem, co z nich jest. Dopiero się dowiaduję po otworzeniu. Widzę, że znowu wszystkie są skumulowane. Jasne. No, tutaj akurat było dość skromnie. Skąd to idzie? Sinotrans na rzecz Kainio. Dobra, czyli wszystkie szufla bezpośrednio. Otwieramy. Co tu jest? O, tutaj nie będziemy musieli nawet ciąć. Zacisku ciąg dalszy. Oczka na przewody. Takie fajne, sprytne. Czasem robiąc jakieś zasilacze albo coś takiego, mamy potrzebę podłączyć uziemienie, nie? Do obudowy. Po co to robić na partyzantkę, jak można to zrobić tak elegancko, powiedziałbym. Czekajcie, poprawię kamerę. O, powinno już być. Dobra. Fajnie, dość długo na to czekałem. Tu jest jakieś pudełko i coś. Czyli zakładamy, że tu są jakieś dwa coś. Ale będę miał opisywania tych linków dzisiaj. Dobra, nie gadajmy, popatrzmy, co tu jest. Potencjometry i diody. Zamawiałem poprzednio. Nie dotarło ani jedno, ani drugie. Więc zamówiłem po raz kolejny takie pakiety. To są podkówki tak zwane. 500 ohmów, 1 kg, 2, 5, 10, 20 kg, 50, 100, 201 mega. Powinno ich tu być chyba po 10 sztuk z każdego. A tutaj są z energii, to jest taki przegląd, możecie sobie zobaczyć, może to będzie widać. Na różne napięcia. Miały być półwatowe, no chyba są, bo to takie, widzę, że solidniejsze. Fajna sprawa, czasami człowiek coś robi i zamiast szukać, nawiedzać się, że przydałyby się diody Zenera, akurat tej wartości nie mamy albo coś. To właśnie takie rzeczy lubię mieć, na zasadzie leży to w szafce, wiem, że mam, robię, nie kombinuję, sięgam ręką, wyciągam i montuję. Dobra, to jest druga rzecz. Aj, ja to odkładam. Dobrze. Jest i trzecia. Tamta druga paczka, przepraszam was, będzie większa. Kurczę, nawet kawy nie zdążyłem dopić z tego wszystkiego. Trochę się bałem, czy ten kurier dotrze, mam domofon uszkodzony w bloku. Ale jak widać, jak się chce, to się da. Przyszły i diody. Powinna tu być setka. To są diody 4007. Też już miałem końcówkę. To są takie 1 amperówki prostownicze, ale zarazem są to stosunkowo szybkie diody, więc mogą znaleźć sporo fajnych zastosowań. Wiecie, że diody tego typu, no to jest podstawa, trzeba mieć pod ręką. Dobra, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca pierwszej paczki. No tu jest konkretnie. Mam nadzieję, że w końcu zaciskarka przyszła, bo Jeszcze powinny przyjść oleje samogwintujące. Oho, nieźle, nie? Słuchajcie, wykładamy to. Cholera, na bogata. Dobra. Jedziemy z tym koksem. Nie pospadało. Coś ostatnio chyba za dużo kasy wydałem na sprowadzanie tych przesyłek. Muszę trochę przystopować. Dobra, otwieramy. Taśmy LED chyba. Tak. To są taśmy LED RGB z pilotem. Z przewodem USB. A widzę, że tutaj jest chyba podwójna funkcja. A nie, dobrze. Ja muszę sprawdzić. Kiedyś miałem takie z pilotem. Dobrze, już poszli chłopaki, wzięli się na sposób, widzę, przy poprzednim, czekajcie, ma tu gdzieś sterownik, to on już był dawno temu kupowany, to sterownik wyglądał tak, było to takie potężne, już naprawdę ma sporo lat, już te LEDy dawno wylądowały w koszu, sterownik tak zostawiłem na zasadzie, że przyglądnę się, może jakoś się do softu dobiorę, ale w efekcie tak leży, jeszcze tego nie robiłem. Pilocik jest taki zgrabny, podobny jak ten co był poprzednio. Tutaj mamy bardzo skomplikowaną instrukcję obsługi. Tutaj piękny opis LED controller. Tutaj mamy diodę. No i wyprowadzenie. Taśma będzie pewnie standardowa, jak taśma LED. Możemy tylko zobaczyć 3 bardzo rzadko LEDy. No nawet nie jest tak źle. To akurat mam zamiar wymienić za telewizorem. Tam mam białe. Czasami wieczorem mam za jasno. Ale to się jeszcze będę nawiedzał. Zależało mi na tym właśnie, żeby były na USB, bo z telewizora mam wyjście USB i do niego jak się wepnę, po prostu gasząc telewizor, będzie mi to wszystko gasło. Czyli można ustawić timer i spokojnie iść sobie spać. Dobra. To na bok i jedziemy dalej. To jest tak jakby śmiesznie zapakowane. Co tu będzie? Mam chyba 3 sztuki. Podejrzewam, że to mogą być czujniki ruchu. Tak, tak zwane piry. Zresztą każdy z Was je widział, gdzieś tam lampy przy wejściu do domu, czy gdzieś właśnie posiadają takie czujniki PIR. Czujniki te możemy stosować bezpośrednio lub wpinać je pod Arduino na przykład. Tutaj regulujemy czas zadziałania. Czas zadziałania bodajże i czułość, ale to jak to rozbiorę, to się przekonam. W każdym razie zamówiłem sobie 3 sztuki, bo mamy dość ciasno w garażu i tak sobie wykombinowałem, że jak ustawię jeden na niedużą odległość, to wjeżdżając autem po prostu będę mógł dojechać na maksa, bo czujnik mi zareaguje. No ale dobra, to mamy ten temat. Wiecie, ta duża. Może to będzie ta zagniatarka, dlatego się za nią biorę, bo naprawdę jestem bardzo ciekaw jej wykonania względem tej, którą mam. Rozmiary by mi pasowały, że to może być to. Masa też taka jest dość uczciwa. Czy to? Nie. Czyli tamto jeszcze nie przyszło. Dostaliście informację, że kolejną paczkę mi nadano, także... Aha, słuchajcie, to jest fajna sprawa. Przynajmniej z tego, co studiowałem opis, a co do całości to się przekonam. Widzieliście zapewne mój film z żelazkiem, jak demontuję elementy SMD, typu na przykład procesory czy coś. Poczekajcie, spadło nam mocowanko. to jest nic innego jak podgrzewacz. Widać? Preheater. To mamy rozmiar 12 cm na 70. Powinien mieć 300 bodajże lub 400 W. Ta aukcja była tak troszkę niejasno opisana. Oni opisują go jako preheater do rozlutowywania diod SMD. Tu mamy typową ładną grzałeczkę, profil aluminiowy. W komplecie można sobie było zamówić jeszcze z taką podkładką. To jest coś podobnego jak mam tutaj, tylko ta jest mniejsza. Ale jaka jest fajna cecha tych podkładek? Dlatego ja wolałem wziąć z nią. Można je grzać hotem. Im się nic nie dzieje od temperatury. Hotem, lutownicą. Możecie położyć element, który chcecie zlutować. Położyć na tym, przyłożyć lutownicę. Nic się temu nie dzieje. Dlatego zamówiłem sobie drugą właśnie konkretnie do zabawy z tym oto urządzonkiem. Zobaczmy, jak te stopki wyglądają. Co tu jest? To są te zaciski na przewody. Tak z grubsza tylko tą aukcję oglądałem. A widzicie, tu mamy zaciski do przewodów. Widzę, że są dwa komplety. To będą nasze stopki najprawdopodobniej do przykręcenia, żeby to mogło stać. Ale to nic. Tym się, że tak wam powiem szczerze, będę nawiedzał później. Według mnie fajna sprawa. No, zrobię testy. Tu nawet celowo odłożyłem taką płytę do laptopa, którą mam do rozlutu. A bez tego no, nie chciało mi się to poddawać, że tak powiem. I stwierdziłem, że nie będę brał żelazka. Poczekam, bo to już niebawem właśnie ta przesyłka powinna przyjść. No i oto jest. Fajna sprawa. Jeżeli to będzie takie w praktyce, jak sobie założyłem, no to będę zadowolony, na pewno. Dobrze, jedźmy dalej. Pierwsza mojej zagniatarki, jak nie było, tak nie ma. Najdroższa z tego wszystkiego, a najwyżej idzie. No ale cóż, takie życie. Co jest tutaj? A widzicie, tutaj jest pakiecik kondensatorków. Jest to tylko jedna wartość, 100 sztuk. Wszyscy, którzy się bawicie ostrzej, wiecie dobrze, że które się najczęściej używa, małe kondensatory 100 nano do filtrowania zasilania przy Arduino, wszędzie gdzie nie spojrzycie, w zasadzie w każdej płytce pakujemy 100 nano. Tu wizytówka sklepu, nawet przysłali pięknie, proszę bardzo, JSON, tak, numer telefonu, super. Akurat powiem wam szczerze, miałem jeszcze, ale już zostały mi takie wyluty trochę większych gabarytów, dlatego zamówiłem to, bo czasami wolę dać mniejsze i płytka mi wychodzi mniejsza, jak coś robię. Niekoniecznie lubię mieć kolosa, ale ja się dzisiaj nagadam. Dobra, co tu jest? Ha! Kolejna fajna sprawa, oczywiście według mnie, bo nie każdy musi mieć takie zdanie. Na pewno bawicie się takimi rzeczami, przynajmniej niektórzy, jak Arduino. To są te? Tak, to są te. Widać? O. To są wtyczki zasilające mini USB. Tak więc nie ma najmniejszego problemu, żeby jakieś kabli już nie kombinować, nie kupować, tylko bierzemy sobie przykładowo zasilacz, przewód, zakładamy taką wtyczkę i już mamy zasilanie do Arduino. Niekoniecznie zawsze potrzebujemy mieć duży kabel, albo chcemy się wlutowywać w płytkę, czy tam załóżmy wpinać się tymi pinami od góry. Czasami ktoś chce sobie po prostu założyć bezpośrednio taki, na zasadzie szybka wymiana płytki bez kombinacji. Uznałem, że to mi się może przydać. Tym bardziej, że często na pewno wam też się zdarza, Kable zasilające USB padają. Co pada zawsze? Przynajmniej w 98%. W tych, który wpinamy do telefonu. Więc jeżeli mamy taki kabel, dlaczego go wyrzucić? Załóżmy taką wtyczkę, już mamy kabelek do Arduino. No znowu coś. Wrócimy to tak. Trzeba te śmieci przychodzi. Pakowań. Znowu wtyczki. A jak? A co sobie będziemy żałować, słuchajcie. Tym razem jest to jakby drugi koniec tego. To są wtyki mikro. Mini, przepraszam. A to są wtyki USB. Ale i wtyki, i gniazda na przewód. Czyli jeżeli macie potrzebę zrobić sobie przedłużacz, bierzecie przewód i sobie robicie przedłużacz. Są to groszowe sprawy, naprawdę. Wszystkie linki umieszczę Wam na dole. Idziemy dalej. Jeszcze tylko dwie. Także chwila cierpliwości. Ja potem jeszcze siądę. Zejdzie mi pewnie dłuższa chwila, żeby Wam te linki wszystkie przygotować. No ale cóż. Trzeba to trzeba. To jest ciekawa rzecz. Są to takie gwinty. Ja akurat się z tym w pracy spotkałem już niejednokrotnie. Do łączenia, to akurat są teoretycznie przystosowane do drewna. O co tu chodzi? Nie wiem, czy mam jakieś na dyszku z moich zapasów, no ale otwórzmy. Jak widzicie, rozmiary są różne. Ale jeżeli... Kurczę, końca nie widzę. Dobra, rozetniemy to. Tak delikatnie, żeby nam wyskoczyła. Może jedna się uda? Nie da się delikatnie. Tak pójdą do jednego wora później. Zobaczcie. W środku mamy gwint. Tutaj mamy coś a la wkręt do drewna. Bierzemy sobie kluczyk imbusowy. Wcześniej nawiercamy otwór. Chwytamy tym imbusem. Wkręcamy to w drewno. I mamy metalowy gwint w środku. Ja mam tutaj zrobione, czekajcie, nawet chyba na wierzchu, z wykorzystaniem właśnie takich wynalazków do klejenia pleksji. Taką jakby przystaweczkę. Tutaj sobie wkładam jedno pleksji, tutaj drugie. Łapię na tych śrubach. No i sobie to sklejam, żeby mi się to nie rozłaziło. Zobaczcie, tutaj są wykorzystane takie właśnie, nie wiem, może to będzie widać, takie wkręty właśnie, takie tuleje gwintowane. Zrobiłem otwór w plastiku, wkręciłem, no i teraz mogę sobie tutaj swobodnie tym kręcić, jak również tutaj jest analogia. Ale można na nich równie dobrze mocować drewno ze sobą. Wkręcamy w jeden element drewniany, dajemy zwykłą śrubkę, no i mamy miejsce łączenia, które nie jest wrażliwe na to, że rozkręcimy to raz, drugi, trzeci, piąty, bo w środku jest normalnie metalowy gwint, a nie drewniany, który za chwileczkę nam się posypie. Dobra, to jest też według mnie całkiem niegłupia rzecz. Czekam jeszcze na nito nakrętki, nie wiem kiedy one przyjdą, no ale w końcu już mam nadzieję, że te paczki poschodzą wszystkie w szczytowym momencie, bo ich 80, dlatego tyle tego przychodzi. Pewnie znowu LEDy. O, znowu z kontrolerem. Dobra, to jest to samo, co już było. Druga sztuka. Gdzieś w ferworze walki musiałem sobie kliknąć raz za dużo. Ale to są rzeczy, które się nie zmarnują. Do któregoś projektu się rzuci. No i to jest już ostatnia. O. Znowu widzę sprzedaż łączona. I znowu wtyczki. Tym razem mamy to, o którym wspominałem, że się najczęściej łamią. Czyli mikro USB. czyli to, czym najczęściej ładujemy telefony. Ja się już nie martwię tym, że przewód od ładowarki mi się zepsuje, zresztą mogę wam pokazać. To jest oryginalna wtyczka z tego przewodu, tylko że niestety druga uległa zniszczeniu i to jest założona chińska, tylko tą akurat założyłem czarną. Jest to dokładnie to samo co tutaj. Zapewniam was, że ten przewód działa, przesyłać można nim i dane, i ładować, a jako że kabel był porządny, no szkoda go było wyrzucić, tym bardziej, że starczyło tą wtyczkę zniszczoną wymienić. Akurat tamta miała pecha, bo syntag nieopatrznie po prostu oparł o... nie wiem, co on to ładował. Nie wiem, nieistotne. Nie wiem, czy nie powerbanka. Że po prostu ułamał końcówkę. Więc końcówkę wyjęliśmy, powerbank cały, kabelek już też cały. I tyle. Dlatego postanowiłem zamówić sobie jeszcze, bo w ten sposób już mam naprawione chyba ze 3 kable. Wiem, że można je kupić, bo wychodzą grosze. To jest prawda, że to są grosze. Tylko że czemu to się zawsze psuje wtedy, kiedy akurat jest nam potrzebne? Kolejne opakowanie takich wtyków. Będzie tu chyba 10 i 10. To mam spokój do końca życia. Pokazywałem wam wcześniej tam na filmie, w tych pierwszych przesyłkach, właśnie te zaciski, które były. Czekajcie, czy to są aby te? Nie, tutaj są krótkie. Te są do tego typu gniazd. Jak to działa w praktyce? Już takie zaciski mam, tylko że to niestety ma jedną wadę, zużywa się, w sensie non stop się bierze, czasami więc trzeba dołożyć. W takim opakowaniu mamy gniazdka, które już mają bolce i do tego mamy takie wtyki, tylko te wtyki są puste, ponieważ zawartość tych wtyków, czyli te bolczyki, mamy tutaj. Więc bierzemy sobie przewód odpowiedniej długości, jaki nam pasuje, wyciągamy sobie to i zakładamy. Możemy to zrobić zagniatarką. Zresztą czekajcie, a pokazywałem wam na poprzednim filmie, jak taka zagniatarka wygląda. I można sobie to zacisnąć, ale gdyby ktoś chciał korzystać z takich rzeczy, nie posiadając zagniatarki, jest na to banalna metoda, naprawdę bardzo prosta. Bierzemy sobie jeden bolec z goldpina. Ja pomimo, że mam zagniatarkę, to i tak robię, powiem wam szczerze. Coś takiego. Wciskam sobie to tutaj. Zwracam uwagę, żeby on mi nie wszedł za głęboko. Może to będzie widać. Ma być na równi z tym. Łapię sobie to tutaj w imadło, za ten czarny plastik, i rozizolowany przewód po prostu wlutowuje sobie tutaj do środka. Staramy się tak to robić, żeby on za daleko tutaj nie wychodził, żeby po prostu potem nie przeszkadzał temu bolcowi, który będzie z wtyczki wystawał. Czyli robimy to po prostu, że tak powiem, tutaj na styku. Załóżmy maksymalnie coś takiego. I jeżeli nie macie zagniatarki, to w tym momencie można to po prostu szczypcami delikatnie sobie zagiąć, jak to jest już zlutowane. Ja zagniatam to, pomimo tego, że to zlutowuję, dopiero wtedy zagniatarką mam stuprocentową pewność, że będzie dobrze. Oni jak to zagniatają w fabryce maszynowo, no to wiadomo, że to siedzi jak głupie, na pewno będzie git. Ale jeżeli robię to ręcznie, to jednak mimo wszystko większe zaufanie mam, jeżeli tam ta odrobinka cyny jest w środku. Dobrze, słuchajcie, dotarliśmy do końca, czyli pozostaje mi posprzątać ten bałagan i szykuję wam linki do wszystkich tych elementów. Przy okazji Chińczykowi wystawię opinię o dostarczeniu przesyłek. Dobra, tyle do następnego filmu. Pozdrawiam. Słuchajcie, nie mogłem się oprzeć ciekawości, czy ten podgrzewacz się sprawdzi, czy się nie sprawdzi. Na razie wyciągnąłem taki układ z tej płyty z laptopa. Ta płyta to jest dawca, ale próbowałem wcześniej lutować układy z niej samym hotem a dzisiaj już wyjąłem taki. Podgrzewacz mamy pod spodem. Wykorzystałem te oryginalne nóżki, tylko dołożyłem jeszcze swoje. Pokażę Wam za chwilę, jak to zrobiłem. Korzystam z tej podkładki, która przyszła, bo wiadomo, że ta temperatura tutaj jest dość wysoka. O, płyta już nam zaczyna się ładnie cała podgrzewać. Czyli odpalimy naszego hota. A jeszcze wcześniej może wrzucimy jakiś topnik. Teraz to grzejemy jako sztuka dla sztuki, dosłownie. Widzicie, topnik już widać, że się podgrzewa. Że podeprę trochę z tej strony, żeby nam to lepiej sterczało. Docelowo na pewno prosiłby się o dorobienie regulacji temperatury. No ale zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Tak jak mówię, płyta jest dawcą, także tutaj nie ma się co nad nią litować, ani tym podobny. Chodzi o sam fakt, czy da się tutaj wylutowywać tym podgrzewaczem, który właśnie przyszedł w paczce, czy nie. Mam nadzieję, że kolejne układy będą puszczać, jak tutaj z ciepełkiem. No powoli nam się to podgrzewa. Nagrzejemy te dwa małe scalaczki. Przy tym nie byłem w stanie stąd jednego układu scalonego wylutować, bo za Chiny ludowe nie chciały puścić. Jeszcze nie. Także teraz grzejemy tą płytę z dołu i z góry. Mam nadzieję, że za chwilkę to popuszcza. No, jeszcze się trzyma. Damy troszkę jeszcze topniczka. Te luty niestety bezałowiowe, jakie są, wszyscy wiemy. Jest to po prostu koszmar. Jeszcze się trzyma. Damy mu tak i bądźmy dobrej myśli. Tak jak mówię, ten jeden już zdjąłem i raczej jakoś nie było z nim specjalnych problemów. Zobaczymy, jak to pójdzie tutaj, ale powinno być dobrze. Jak wiecie, płyty to są wielowarstwowe i są robione tak, żeby maksymalnie dobrze odprowadzały ciepło, co niestety dla nas, osób lutujących, jest troszkę zmorą. Widzę, że układ zaczyna puszczać, jak również ten obok też. No to powinien być jeszcze moment. Być może gdybym tutaj dołożył w tej chwili zwykłą cynę ołowiową, tak żeby one się zmieszały ze sobą, już by to dawno puściło. No jeszcze. O, tego zdjąłem. Widzicie, przykleił mi się nawet do pensety. Odłożymy go na bok. No to już ten też powinien zaraz pięknie zejść. Widzicie, co się dzieje? Oba były przylutowane jeszcze centralnie w płytę, także tutaj też należy to uwzględnić. Pozostałe elementy się nie ruszają, czyli wszystko jest zgodnie z normą, a zobaczymy, jak teraz pójdą te kondensatorki. Na razie grzeję cepkę. Dobra, jedna noga puściła. Myślę, że ta cewka już też zaraz będzie nasza. Proszę. Zdjęte, płyta nieuszkodzona. Dobra. Ogólnie o to chodziło, no. Podgrzewacz się sprawdza, płytę można zdjąć. Zobaczmy, co tu się podziało. Z dołu nie ma żadnych strat. Gniazda plastikowe, jak widać, nienaruszone. Kompletnie nic im się nie stało. Czyli według mojej opinii po prostu to działa. Grzaliśmy dokładnie tutaj. Tu jest gniazdo. Widzicie? Zresztą możemy pójść za ciosem. Jak już tu jesteśmy i mamy to jeszcze trochę dogrzane. Spróbujemy go zdjąć, tylko że teraz obniżę temperaturę na hocie. Tak, żebyśmy go nie przytopili, bo akurat tutaj to już mogę ja bardziej chyba hotem zaszkodzić niż cała reszta. No, poczekajmy znowu, niech ta temperaturka troszkę wróci. Dogrzejmy płytę obok. Tak jak mówiłem wcześniej, jako radiator to ona działa naprawdę rewelacyjnie. Tam w opisie aukcji zobaczycie jedno, przynajmniej jak ja kupowałem, było coś takiego, że uwzględnij to, że wysyłamy zawsze podgrzewacz silniejszy, czyli zamawiając 200 W otrzymasz 300. Także na to możecie zwrócić uwagę, że na pewno będzie trochę mocniejszy. Nie chcę przesadzić tutaj z tym grzaniem, 314 stopni jest na hocie. Może podniosę troszkę do tych 340. Chciałbym to gniazdko wyjąć bez uszkodzeń żadnych. Może czekajcie, niech ona się tam grzeje na podgrzewaczu. Ja tutaj w międzyczasie zapodam troszkę topnika. I polecimy ponownie. No, jeszcze się trzyma. Nie patrzyłem, czy ono przypadkiem nie ma z drugiej strony zabezpieczeń. Tak szczerze mówiąc, klapka się jeszcze rusza. No ale bądźmy dobrej myśli, że za chwilkę nam to ładnie zejdzie. Znaczy mogę Was zapewnić, że bez podgrzewacza po prostu nie ma opcji. Musiałbym ustawić tutaj ponad 400 stopni. I tego gniazda już by nie było dawno, bo ono by po prostu uległo stopieniu. 345, no jak to jest bezołowiowa, to wszystko to może być jeszcze troszkę mało. No rusz się. Twardo siedzi, najgorzej będzie, jeżeli się okaże, że ja tutaj się produkuję, ono się trzyma jeszcze na jakichś bolcach mocujących, co jest w tej chwili, jak widzę, bardzo prawdopodobne. A damy mu tak już po całości. siedzi na bolcach, bo nawet nie drgnie. Czyli jak widać, zresztą tutaj jest to pokazane przy tym gnieździe dobrze, tutaj są bolce boczne. Nie będę tego teraz targał, bo mógłbym to zmasakrować, nie byłoby z tego żadnego pożytku, zresztą i tak by nie było. Zobaczmy, jak to wygląda. To gniazdo jest tutaj, tu jest zalane jakimś glutem, który nam się nawet podgotował już trochę. Ach, raz kozie śmierć. Żejemy dalej, najwyżej się rozleci. Tak jak mówiłem, nie zależy nam na nim. 390 stopni. Płyta już naprawdę jest gorąca bardzo. Spróbujemy go dogrzać troszkę po bokach, bo tutaj wydaje mi się, że są to zaczepy. No twardziej. Jeszcze chwila i laminat się stopi, a on nic. No, daj już spokój. Słuchajcie, puszczę. Trzymają te boczne zaczepy, tak jak wspomniałem. Słuchajcie, całe niezmasakrowane, płytka nieuszkodzona, czyli w tym wypadku trzeba po prostu cierpliwości. Dobra, słuchajcie, okazuje się, że tak, podgrzewacz, wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę, to działa. Jak to wystygnie, albo może nawet teraz odłożę tą płytę, niech ona się studzi. Zrobiłem go tak, czyli te nóżki były w komplecie, te metalowe, ta śrubka była w komplecie, dałem tutaj tulejki gwintowane, długie śrubki, a tutaj to są takie gumki, jako nóżki to kiedyś służyło w kopiarkach, ale jako że tam, gdzie kupuję kopiarki używane, często jak rozładowują, to te nóżki im odpadają, to sobie kiedyś po prostu z ziemi podniosłem parę sztuk, no i mam. Dobra, czekajcie, ja podnoszę go, wam pokazuję, wszystko fajnie, a nie wyłączyłem go i on się dalej grzeje. Także, no tak to działa. Jest to maleńkie, grzeje niesamowicie. Słuchajcie, spokojnie można kłaść na tę małą patelnię i robić jajecznicę w przerwie w jedzeniu. Dobra, biorę się za szykowanie dla was linków. Jeszcze dzisiaj wieczorem myślę, że zobaczycie cały materiał kompletny. Na razie, cześć.